No, sobota wieczór. Spacerek, jak zwykle, z jazzem. Wracaliśmy do domu, inną drogą niż zwykle, bo tam zmieniamy od czasu do czasu, żeby nie schodzić tą samą ścieżką. No i jak schodziłem z jazzem z ścieżki rowerowej, na ułamek sekundy pies po prostu już w zębach mielił coś i ja miałem tylko telefon, wziąłem go, złapałem, przyświeciłem, widziałem, że drut. Próbowałem go złapać, no ale jazz, szczęki, no wiadomo, on silny pies, wyrwał mi się, zacisnął pysk i nie dał tego sobie wyciągnąć. Nie wiedziałem, czy on to zjadł, czy on to wypluł może, czy co, bo ciemno było totalnie. Ja byłem w takim szoku też, że po prostu w tym momencie nie wiedziałem, co mam robić. I szybko z pieskiem do domu i mu powiedziałem żonie, tak? Generalnie na początku trafiliśmy w niedzielę do pani doktor Hanusz, zrobiliśmy zdjęcie, uśpiliśmy go. Okazało się, że ten drut jednak jest w jelitach. Był kawałek na zdjęciu, który widać jest bardzo zakręcony i już tam haczył o to jelito. Także w każdym momencie w sumie mógł go przebić. Nie wiadomo było, kiedy to się tak naprawdę stanie. No i potem wieczorem, pomimo tego, że Jazz gdzieś tam powinien być już taki w ogóle ruchowy i tak dalej, no bo dostał tylko takiego głupiego Jasia, no ale no niestety nie wstawał w ogóle z łóżka. Także to już była taka operacja, że to musiało, bo po prostu wszystko mu stało tam, nic kompletnie się nie ruszało. Został zabrany na stół operacyjny, no i mieliśmy zadzwonić tak za 3 godzinki, także zadzwoniliśmy, pani doktor powiedział, wstał już i że będą dzwonić do nas jeszcze, jeżeli coś tam oczywiście by się działo, no ale zadzwoniła pani doktor i powiedziała, że właśnie tak płacze jak teraz za nami i żeby po niego przyjechać, tak żeby po niego przyjechaliśmy. Czyli operacja się udała, może być, tak? Operacja się udała, tak.